Na początku było nawet miło. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj wszyscy poprzytulać. Ale nastrój prysł. Dostało się mediom. Chodzi konkretnie o publikację dziennika Fakt, według której Bartłomiej Misiewicz miał dostać pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej za 50 tysięcy złotych miesięcznie. Pokazujecie państwo wszystkim młodym ludziom, wszystkim moim rówieśnikom, co będziecie robili wtedy, kiedy będzie dochodziło do przemiany pokoleniowej. Gdzie mamy zdobyć to doświadczenie? Miarka się jednak przebrała. Prezes PiS powiedział dość i powołał komisję. Ale proszę spokojnie, naprawdę. Nie wprowadzajmy tak nerwowej atmosfery. Koordynator do spraw służb specjalnych wszedł w skład komisji badającej sprawę Misiewicza. Zostanie szybko rozwiązane. Po kilku godzinach oczekiwania komisja orzekła i znów przez moment było miło. Zgadzam się z TVN-em i z Onetem. Według komisji Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w administracji publicznej, spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. Tymczasem Bartłomiej Misiewicz ciągle o mediach. Chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać. Nie zawsze jest tak, jak media piszą, ale żeby móc pokazywać, jakie sukcesy odnosi Zjednoczona Prawica w Polsce, zrezygnowałem z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Pan sobie coś do zarzucenia? Sprawa Bartłomieja Misiewicza oficjalnie została zakończona. Pytanie, jaka przyszłość czeka jego protektora, Antoniego Macierewicza. To minister obrony narodowej był twórcą i patronem niezwykłej kariery byłego już działacza PiS. Panie prezesie, co z Antonim Macierewiczem? Nie udzielam wywiadów. Co z Antonim Macierewiczem, jego przyszłością w rządzie? Nie ma wątpliwości, że prezes PiS mocno uderzył w Antoniego Macierewicza, choć oficjalnie nikt tego nie przyznaje. Panie ministrze, jaka będzie przyszłość Antoniego Macierewicza? Proszę państwa, ja nie mam nic wspólnego z komisją, także życzę państwu wesołych świąt. Pytanie, czy te święta będą wesołe dla samego szefa MON? Panie ministrze, jaka będzie pana przyszłość w rządzie? Niech pan zostawi. Macierewicz miesiącami nie reagował na opinię prezesa PiS, iż Misiewicz powinien zniknąć. Dziś Platforma chce, by zniknął sam Macierewicz. Niech pan prezes da Polakom wolne święta od Macierewicza, od tej trucizny, która zatruwa od lat polską politykę. Teraz przepraszam najmocniej, przepraszam. Z pewnością jego pozycja w PiS nie jest już tak mocna, jak jeszcze do niedawna. Kamil Dziubka, Onet.